Cześć. Na początek filmu jedna duża prośba. Obejrzyjcie go do końca, ok? Dziękuję. W razie gdyby ktoś chciał napisać, że oszukuje z kartkami. Dzień dobry, ten słoneczny dzień. Witam wszystkich. Jeszcze na szybko przed wyjazdem do Nairobi. Majster, za ile byś mi pokoik tak maźnął, co? No dobry obiad na pewno. Da radę dogadać się? Da radę dogadać się. To gdzie my teraz jesteśmy? Szukamy jednego dziecka. Widownia przeganiana jest. Ma tyle mydła, że będzie się szorowała do białego. Klaudia sobie jeszcze robi zdjęcia murzynków, bo mało ma. Mam mało zdjęć tego wyjazdu. O, sypialnia zajebista. No. No to ogarnął ksiądz Dzieniz, tutaj wcześniej nie było nic. Wszyscy chłopcy są tutaj w projekcie. Jest chyba 20 czy 18. A wszyscy stąd są objęci tak, projektem. Tak. You're back. Nie wiem. Bye, bye, bye! Bye, 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 bye! Takie wózki mieli chłopaki w tej szkole, którą przed chwilą odwiedziliśmy. A teraz jesteśmy już w drodze do Nairobi. Przyjechaliśmy do mojej ulubionej restauracji Carnival i jest tu serwowane świeże mięsko. Będziemy jedli krokodyla, kurczaka. Co będziemy jeszcze jedli? Krokodyla. No to już powiedziałem. Kurczaka. O, dobrze. Indyczek. Teraz na stół wjechało jajo bawoła. Cake and espresso. A oni jeszcze biorą deser. Koniec. Jest 23, za 4 godziny, nie, co ja mówię, za 2,5 jedziemy na lotnisko. No szkoda. Wszystko co dobre szybko mija, tak? Ale za rok na pewno wrócimy do Kenii, zbiórkę na pewno jeszcze zrobimy i... No dobra, wróciliśmy proszę Państwa, jesteśmy już w Polsce, w Warszawie, u mnie w mieszkaniu. I... Dziękujemy, że śledziliście te wszystkie odcinki, naszą całą wyprawę, że dołożyliście się do zbiórki w takiej liczbie osób, że sami nie przewidywaliśmy. Mam nadzieję, że za rok też podziałamy. No, no i chcielibyśmy na koniec powiedzieć kilka słów, których nie zdążyliśmy w materiale powiedzieć, albo i zebraliśmy te nasze myśli w jedną całość i parę słów dotyczących organizacji, zbiórki, samego pobytu i tak dalej, i tak dalej. Dla nadgorliwych rodziców adopcji chcielibyśmy zwrócić uwagę, że tam jest całym projektem objęte 1500 dzieci i nie ma możliwości, żeby sprawdzać systematycznie każdego dzieciaka, jaki ma rozmiar buta, albo ile ma wzrostu i na bieżąco śledzi się sytuację w rodzinie, bo tych wolontariuszy musiało być 200, a jest Klaudia, która jest za to odpowiedzialna i robi co może i na miejscu też jest... Jak się nazywa? Kimati. No Klaudia mieszka swoją drogą w Otwocku, więc ona lata co kilka miesięcy i działa ile może. Na miejscu. Ale no, tak jak mówię, no nie może, też nie będzie wiedziała wszystkiego na bieżąco z racji tego, jak wiele jest tych dzieciaków w adopcji w promieniu 200 km.
Albo i więcej. Kurna. Projekt nazywa się Adopcja na odległość Lare. Lare jest tym głównym słowem, więc ludzie myślą pewnie, że to jest na obszarze jednej dzielnicy warszawskiej, takiego pokroju. A to jest taka odległość i tam są takie drogi, że my najlepszą drogą w kraju z Nairobi do Lare, czyli jakieś 250 km, jechaliśmy ponad 8 godzin. A jeśli trzeba jechać w pustynię po drogach, gdzie nie ma drogi... Zresztą sami widzieliście, jak nas telepało na pace. W ogóle nie chcecie ani trochę! Jest okej! Okay. Drugą sprawą jest też to, że no nie jesteśmy świętymi wolontariuszami, tylko pojechaliśmy tam na wakacje i taką formę wakacji przyjmujemy. I ja osobiście tak lubię spędzać raz na jakiś czas wakacje i nie mam z tym problemu, że któregoś razu wypiję sobie parę piwek czy. A w wolnej chwili też czasem zrobimy coś dobrego, tak? Ale w filmie chcieliśmy pokazać wam to od strony takiej rozrywkowej, żebyście się nie nudzili oglądając to. Były miejsca, gdzie wchodziliśmy do rodziny, a tam ojciec naćpany nie pamiętał, jak się nazywa jego dziecko, a dzieciaki zżerały robaki. Zresztą... W przyszłym roku również będziemy działać. Mam nadzieję, że znowu zbierzemy tyle rzeczy, że włączy się w zbiórkę tyle osób, tylko że od nowego roku, od nowej zbiórki zbieramy tylko nowe rzeczy, bo nowe rzeczy, a zabawki to wielkości maksymalnie takiej, bo mieszkanie moje było zawalone lalkami tej wielkości, szachami, puzzlami i mógłbym tak wymieniać. No, paczka, wysłanie paczki, 20 kg, do Kenii kosztuje 200 zł. Nas. Siostra dodatkowo musi zapłacić cło, jeśli jest to Poczta Polska, to minimum 100 zł. Rzeczy nowe z tego względu, że no też ludzie przy zbiórce pytali się mnie, tak, Michał, a czy to rzeczy nowe, czy używane też mogą być? Jeżeli używane w bardzo dobrym stanie, to mówiłem, że tak, jak najbardziej. No i to nie chodzi o to, że Afrykanie gardzą bluzką, którą już ktoś nosił, tylko że ludzie nadinterpretują to słowo, rzeczy używane w dobrym stanie i tu też trzeba zrozumieć, że my to dajemy w jakiejś formie prezentu, a jeżeli otwieramy gacie, a tam są gacie po okresie, no to no z całym szacunkiem, ale nikomu nie powinno się takich rzeczy dawać. Zwróćcie uwagę też, czy prezenty, które wysyłacie, albo rzeczy, które wysyłacie, za wszystko jesteśmy mega wdzięczni, ale też są rzeczy, które są no, bez sensu, tak? Typu książka po polsku, no. Tak, no nie bójcie się, nie wiem, wysłać i właśnie pieniędzy i wspomóc ten projekt finansowo, bo jak cztery, czy już piąty rok leci, odkąd zaadoptowałem pierwszego dzieciaka Rafaela, też jak zacząłem się rozglądać za taką adopcją, to byłem sceptycznie nastawiony, biorąc pod uwagę, jak fundacje często się rozliczają, ile z tego procent trafia naprawdę do dzieciaków, a ile procent trafia do właścicieli na przykład fundacji, ale w tym przypadku fundacja Czyńmy Dobro kwotę 100% kwotę przekazuje na rzecz dzieci i nie ma tam żadnej przycinki. Byliśmy na miejscu, sprawdziliśmy. Tak, właśnie tego dążyłem, że dwa lata adoptowałem powiedzmy w ciemno, ale też potem pojechaliśmy i na własne oczy zobaczyliśmy, sprawdziliśmy i tak, te dzieci istnieją, ten projekt funkcjonuje i to trafia do tych właśnie dzieci. No. I nie jest to sponsorowane, nie mamy reklamy i 5% przychodu. Siostro, powiedzieliśmy to, co mieliśmy, to tak jak się dogadzało. Siostro, mam nadzieję, że Marian będzie służyć, że okiełzna go siostra i będzie świetnym transportem i będzie dużo pożytku z niego. Że będzie płodził na prawo i lewo dziewczyny, żeby rozrastała się rodzinka wielbłądów fundacji Czyńmy Dobro. No i co? Do zobaczenia za rok. W przyszłym roku, no. Dziękuję za ten udany wyjazd. Puśćcie z dłoni prezesa. Puśćcie z dłoni prezesa, bardzo proszę. Na razie. Heja.